No, ciekawe, czy ktoś z Was kojarzy w ogóle takie rozgrywki o nazwie Kitchen Champion Division. No pewnie, że kojarzy, bo to jest druga liga holenderska, męska, ale to nie jest magazyn o drugiej lidze holenderskiej, a na pewno nie męskiej, bo my tutaj postępujemy zgodnie z naszym hasłem. Jakie to nasze hasło jest? Faceci do garów, kobiety na boiska. Tak więc zapraszam na drugi już odcinek magazynu piłki nożnej kobiet Gała. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Po poprzednim odcinku pojawiły się jakieś sygnały, że drobne jakieś niedociągnięcia były technicznie, że coś tam pierdziało niby w dźwięku, no nie wiem. No dobra, dzisiaj postaram się, żeby nie pierdziało, no bo wiadomo, że w poważnym futbolu pierdzieć nie można. A kilka lat temu bardzo dobrze o tym przekonała się jedna z zawodniczek Ligi Szwedzkiej, no, która puściła sobie troszkę bąku w czasie meczu. No i pani arbiter uznała, że puszczała te bąki za głośno. Jaki efekt? Dostała za to żółtą kartkę. No ale tam żółta kartka. Później znowu jakiś cichacz niby poszedł i okazało się, że to wcale nie był cichacz. I zakończyło się kartką drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną. No i właśnie od tego momentu jest to słynne hasło, że piłka nożna bez pierdzenia i policji. Gała to magazyn, w którym traktujemy futbol kobiecy kompleksowo, od A do Z. No to zaczynamy od litery A, jak Andora. Tak grają kobiety w lidze andorskiej, szybko i skutecznie. Kapitalne wznowienie gry z rzutu wolnego, a jak już przy wznowieniach kapitalnych jesteśmy, to zobaczcie to. Marysiu! To jest bardzo mocna, prestiżowa liga mongolska. Niedawno Azjatycka Federacja Piłkarska ogłosiła, że w 2023 roku wystartuje Azjatycka Liga Mistrzyń. No i mam takie przeczucie, że zespoły z Mongolii to tam mogą nieźle namieszać. A chcecie zobaczyć kolejne dwie bramki z Ligi Mongolskiej? No pewnie nie chcecie, ale sorry, no zobaczycie bez chcicy. To była bramka numer 1, jedyneczka, no to teraz pora na dwójeczkę. A dwójeczka, jak to bywa, będzie dłuższa. To tyle, jeśli chodzi o Ligę Mongolską, a w tej Lidze Azjatyckiej Mistrzyń, to jeszcze Pakistan może nieźle namieszać. Ostatnio w jednym meczu w rozgrywkach pakistańskich padł wynik 35-0. To tak się strzela w Pakistanie. A w tym meczu to gola strzeliła nawet bramkarka, nawet dwie chyba bramki zdobyła. Jedną z karnego, ale druga już była z akcji. No w sumie to nie dziwnego, że bramkarka strzela gola z akcji. Tak samo jak w sumie nie dziwnego, że jedna z zawodniczek strzeliła w tym meczu goli 16. No ale radocha była taka, powiedzmy, umiarkowana. No nie to co w Europie. W Europie to się cieszyć potrafią. To były derby Mediolanu i celebracja zawodniczki AC, która zdobyła chyba 4 gole, wszystkie 4 gole w tym meczu, tak. Ciekawe, co jeszcze zdjęłaby, gdyby tych goli strzeliła nie 4, a 16, jak w Pakistanie. Ja bym obstawiał, że buty. No to ja też wam w takim razie pokażę, zdaję moją koszulkę. No dobra, bez jaj, nic nie będę pokazywał. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jakby ktoś chciał mieć taką koszulkę, jak ja, na przykład do zdejmowania, no bo co, bo to jest koszulka na randkę, no to można takie coś otrzymać za free. To jest taka promotion od LVBetu, a szczegóły tej promotion to będą w komentarzu pod filmikiem, jakby co. O Boże, się coś przypaliło, jak tu śmierdzi. A teraz znowu będzie radość. Zobaczmy, jak po golach cieszą się w Nikaragui. Atención, que este puede ser Yesenia!
No, to była taka uczta dla uszu bardziej niż dla oczu. No to teraz zobaczmy coś dla oka atrakcyjnego. O! To był wjazd z bramą z Ligi Meksykańskiej. A teraz wędrujemy do Afryki i tak grają w Ganie. Kontynuujemy serię urodziwych goli i teraz wędrujemy do Argentyny. To będzie jakaś stanowa liga chyba Argentyny. Prawdziwa petarda to była, prawdziwa argentyńska petarda. No to zobaczmy sobie jeszcze kilka trafień z tego meczu. A co? To było trafienie z dyni, no to zobaczmy jeszcze znowu z kopytka coś. Ameryka, chciałoby się powiedzieć, ale tę Amerykę już opuszczamy, wędrujemy do Oceanii. Aguila, tak się chyba nazywa ta wyspa. I tam też grają w piłkę kobiety i rzuty karne wykonują tak. Shot on goal! Save! Całkiem nieźle, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że arbiter zarządził powtórkę tego karnego. Dlaczego? Nikt nie wie. Ale dobrze, że tak zarządził, bo powtórka też była niczego sobie. And I'm not sure why we kick, but with a team up 8 goals to nil. No i na koniec dwie wiadomości. Jedna bardzo zła, a druga bardzo dobra. Zaczniemy może od tej bardzo złej. Otóż jedna z reprezentantek Papui Nowej Gwinei została wybrana Miss Papui Nowej Gwinei, o dziwo. No i co w tym jest takiego złego? Ano tragiczne w tym jest to, że potem jej ten tytuł odebrano, bo umieściła taki filmik w sieci. Komisja stwierdziła, że skoro ona ma być wzorem dla wszystkich, no to Miss twerkować nie może. Tak więc Miss poszła się jebać. No znaczy tytuł Miss poszedł się jebać, o. No i teraz bardzo dobra informacja. Drodzy Państwo, gwiazda Juventusu Turyn, Szwedka... Nie no, muszę sprawdzić jak się nazywała. Lina Hurtig oznajmiła, że spodziewa się dziecka. Tada! Ale to nie tak, że ona jest w ciąży, tylko okazało się, że to jej żona jest w ciąży. I z tą przeradosną informacją chciałem Państwa zostawić. Dziękuję bardzo za uwagę, kłaniam się w pas. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Link do oferty znajduje się w komentarzu pod filmikiem.